Krzywa Gaussa, inaczej krzywa dzwonowa jest to ciągły rozkład prawdopodobieństwa, który dosyć często spotykamy w biologii. Na przykład wzrost jest cechą, która z dobrym przybliżeniem ma rozkład normalny. Dlaczego? Dlatego, że dziedziczy się wielogenowo. Ale jeżeli już zaczęliście na waszych studiach inżynierskich albo licencjackich przygodę ze statystyką, no to wiecie, że ten rozkład normalny jest bardzo ważny. Właśnie w statystyce matematycznej. Dzięki rozkładowi normalnemu możemy na przykład policzyć i przedział ufności dla średniej, przedział ufności dla różnicy średniej, przedziały predykcji, tolerancji. Wiele z tych procedur statystycznych, które będziecie mieli na waszych lekcjach statystyki, właśnie jest opartych o rozkład normalny w ten czy w inny sposób. No i jeżeli już te lekcje statystyki macie pierwsze za sobą, no to pewnie dowiedzieliście się, jak nieprzyjemny, jakie nieprzyjemne pierwsze wrażenie pozostawia za sobą. Formuła na rozkład normalny. Ja szczerze mówiąc, jak ten wzór zobaczyłem na pierwszym roku swoich studiów, no to powiedziałem sobie: Nie, ja i tak tego nie zrozumiem, to jest jakaś wyższa matematyka, nawet nie będę próbował tego zrozumieć. No i przez lata tak myślałem, ale pozory mogą mylić. Dzisiaj Wam chcę pokazać, że ten rozkład normalny to jest naprawdę prosta matematyka. Wystarczy nam, żeby to zrozumieć: funkcja kwadratowa, funkcja wykładnicza i najprostsze operacje polegające na transformacjach funkcji, którą już mamy. No więc to nie będzie absolutnie wykraczało nigdzie dalej niż szkoła średnia. Więc zapinajcie pasy i zaglądamy do mnie na pulpit. Przygotowałem dla was lekcję w kalkulatorze graficznym Desmos. No i chciałbym zacząć od funkcji kwadratowej w postaci minus x kwadrat. No i jak się domyślacie, wykresem takiej funkcji jest parabola. Nic takiego nadzwyczajnego, to się tłucze. W liceum rozwiązuje się y, równania kwadratowe na co dzień. Ale rzeczy ciekawe zaczynają się ciać w momencie, kiedy funkcja kwadratowa w postaci minus x kwadrat staje się wykładnikiem funkcji wykładniczej w postaci a do x. Tylko zamiast x mamy minus x kwadrat. No i to jest ta funkcja, którą mam. Tutaj poniżej. I zobaczcie, taka prosta rzecz, a już w tym momencie dostaliśmy kształt krzywej dzwonowej. No więc chwila, chwila, czy naprawdę na lekcjach statystyki ten wzór musiał być taki skomplikowany, skoro tę postać, ten kształt daje się otrzymać w ten sposób? No, musiał być, ale nie dlatego, że tak trudno jest otrzymać. Tę krzywą dzwonową, ale chodzi o to, że w innej parametryzacji po prostu ona staje się de facto rozkładem prawdopodobieństwa o czym za chwileczkę i w innej parametryzacji łatwiej się tą krzywą manipuluje, łatwiej się transformuje, przekształca. Jej parametry mają konkretne. Znaczenie. No i teraz zauważmy, że jeżeli ja będę manipulował podstawą tej funkcji wykładniczej, ja wybrałem 2, tak zupełnie arbitralnie, to jeżeli ja ten parametr będę zwiększał, na przykład ustawię go na 4, no to ta funkcja staje się chudsza. Ja mogę ten parametr oczywiście zwiększyć jeszcze bardziej i bardziej i bardziej. Ona się staje jeszcze hutsza, jeszcze hutsza jakbyśmy to tak w nieskończoność wpili, to prawie by nam ta funkcja zniknęła. Jeżeli ja ten parametr będę obniżał, no to ona się rozszerza, rozszerza, rozszerza. I tu jest ciekawa sprawa, bo jeżeli dochodzę do wartości granicznej 1, to ta funkcja aż tak się spłaszcza, że staje się funkcją stałą. y równa się 1. No więc żeby otrzymać krzywą dzwonową wystarczy, że ja wezmę funkcję postaci a do minus x kwadrat, gdzie a jest większe od jedności. No i czy to jest krzywa Gaussa? No nie do końca. Gauss powiedział, ja wybieram na podstawę tej funkcji wykładniczej całkiem wygodną dla mnie liczbę, czyli e. Znaczy wiele osób nie lubi e, no bo to jest liczba, m, która jest Niewymierna, no więc nie jest taka łatwa do przedstawienia, chociażby na osi liczbowej jak 7, którą przed chwilą tutaj zupełnie arbitralnie wybrałem, ale zobaczcie, że w E nie ma nic takiego specjalnego. To nie w E leży w tym przypadku kształt tej krzywej. Zobaczcie, że ja mogę wybrać jakąś liczbę bardzo zbliżoną do E, na przykład 2 i 7, no i ta różnica tu jest niezauważalna. To jest tylko kwestia skalowania tego osi liczbowej, tak naprawdę, osi. X, gdzie ja to wszystko rozciągam na boki albo to ścieśniam bardziej centralizuję i tu E to nie jest żadna specjalna liczba zostało E dobrane tylko dlatego, że jeżeli już znacie trochę rachunek całkowy, rachunek różniczkowy no to się okazuje, że on jest łatwiejszy, łatwiej się całkuje łatwiej się różniczkowy, jeżeli, różniczkuje, jeżeli podstawą Funkcji wykładniczej jest właśnie e. I tak ono tam się będzie musiało znaleźć, jak zaczniemy robić rachunki, no więc niech sobie ono już tam będzie od samego początku. No ale czy taka właśnie funkcja e do minus x kwadrat, na niej się na chwilę skupimy, to jest rozkład prawdopodobieństwa? A no nie. Czemu? No bo powierzchnia pod tą krzywą jest za duża. Ona jest większa niż jedności. Jeżeli wiecie, czym jest ciągły rozkład prawdopodobieństwa, no to zdajecie sobie świetnie sprawę z tego, że całka od minus nieskończoności do plus nieskończoności całka nieoznaczona. Ta powierzchnia zamknięta między tą krzywą a osią odciętych powinna być równa 1. No i to nie jest już wkład Gaussa. Gauss powiedział e do minus x kwadrat, a to Laplace powiedział, jeżeli podzielimy tę funkcję. Jej wartość przez pierwiastek kwadratowy z pi, no to wtedy ta całka będzie równa jedności. No użył pewnych trików do całkowania, chwała mu za to, nie było to takie oczywiste, nie zrobił tego Gauss, zrobił to Laplace. No i w ten sposób otrzymujemy formalnie gęstość, ciągły rozkład prawdopodobieństwa. No robi się skomplikowanie, jest już pierwiastek, jest już druga liczba niewymierna, jaką jest pi. Ale nie panikujmy. To nie jest nic takiego skomplikowanego. Potraktujmy e i pi jako po prostu jakieś liczby, które są stałymi. I e i pi to są tylko liczby dobrane po to, żeby było wygodnie, po to, żeby się wygodnie prowadził rachunek różniczkowy i całkowy, po to, żeby spłaszczyć o tyle ten wykres, żeby ta całka była równa dokładnie jedności. Ale to są po prostu jakieś stałe. Ale nie wszystkim matematykom taka postać rozkładu normalnego pasowała. Jeżeli już macie te pierwsze lekcje statystyki za sobą, no to wiecie pewnie czym jest wariancja, czym jest odchylenie standardowe, czym są te miary zmienności. No i wygodnie jest zrobić tak, żeby i wariancja i odchylenie standardowe były równe, dokładne jedności. No ale żeby tego dokonać, no to my musimy ten wykres, Nieco spłaszczyć, ale jak go spłaszczymy, no to wtedy nam ta całka się zepsuje, to znaczy zniszczymy wszystko to, co zrobił Laplace. No i jednocześnie, spłaszczając ten wykres, musimy go rozjechać na boki. No więc wykonujemy taką operację, że aby ten wykres spłaszczyć, dajemy pierwiastek kwadratowy z dwóch tutaj, w tym miejscu. To jest dzielenie wartości funkcji po prostu przez tę stałą no i żeby o tyle samo rozciągnąć ten wykres na boki, no to musimy argument funkcji x podzielić przez pierwiastek z dwóch. No jeżeli w tym miejscu tego nie rozumiecie, to nie przejmujcie się ja to za chwilę wyjaśnię na przykładzie funkcji sinus, którą będziemy transformować na różne sposoby i zaraz to będzie zupełnie dla wszystkich klarowne. No i jeżeli to zrobimy, no to faktycznie mamy ten wykres spłaszczony i rozszerzony. No i to jest wykres, który ma wariancję i odchylenie standardowe 1. Jest to funkcja, jest to gęstość, jest to prawdopodobieństwo ciągłe i ten rozkład ma właśnie taką właściwość. Możemy przekształcić algebraicznie, żeby było troszeczkę wygodniej do takiej postaci, którą narysuję ciągłą linią niebieską. No i teraz widzimy, że jak pierwiastek z dwóch przemnożymy przez pierwiastek z pi, no to jest po prostu pierwiastek z 2 pi. Taki zapis jest krótszy, ściślejszy. A tutaj w nawiasie, jeżeli wykonamy to podniesienie do kwadratu, no to z licznika zostaje x kwadrat. Pierwiastek kwadratowy z dwóch w mianowniku, no to jest po prostu 2. Można to dzielenie przez 2 dać przed argument funkcji. No i mamy, z tego, zostaje z tego jedna druga x kwadrat, jeszcze był przed nawiasem znak minus, no więc wykładnik ma ostatecznie postać minus 1 druga x kwadrat. No i to, co mamy w tym miejscu, to jest rozkład normalny, standardowy. Ja zatem wyłączę to, co wcześniej tutaj wyżej wyprodukowałem, żeby nam nie mieszało w tym obrazie. No ale jak już wiecie, w Wzorze na rozkład normalny pojawiają się dodatkowe parametry. Tutaj mamy same stałe plus argument funkcji x, a w tym wzorze, który pokazałem na samym początku, mamy jeszcze dwa parametry: średnią, czyli mi, i odchylenie standardowe, czyli sigma. Przy czym mi pojawia się tylko w tym miejscu jako odjęte od argumentu funkcji, a sigma pojawia się dwa razy. Dzielimy argument funkcji przez sigma. I dzielimy całą wartość funkcji przez sigma. Co to oznacza? No zobaczmy. Jeżeli mi jest równe 0, to średnia po prostu tego rozkładu jest równa 0. Jeżeli ja przesunę suwak w prawo, no to w prawo ucieka mi cała funkcja. Jak przesunę suwak w lewo, no to funkcja ucieka w lewo. No chodzi o to, że po prostu dokonuje Takiej transformacji, przesunięcia funkcji, sterując jednym argumentem, znaczy jednym parametrem, który jest odejmowany od argumentu. No i teraz, jeżeli ten parametr jest dodatni, no to mam przesunięcie w prawo. Jeżeli ten argument jest ujemny, no to mam przesunięcie w lewo. Na tym polega tutaj manipulacja wartością średnią, że nie zmienia się w ogóle kształt tego wykresu, ale zmienia się jego położenie na osi odciętych. Co się dzieje, jeżeli będę manipulował sigma? No to jeżeli ten sigma będę zwiększał, no to ten wykres będzie się robił coraz bardziej płaski, coraz bardziej, czyli jego wariancja, jego odchylenie standardowe rośnie. Ale jeżeli ja sigma zmniejszam, na przykład ustawię jako jedna druga, no to ten wykres jest wyraźnie spiczasty, wyraźnie ścieśniony, wyciągnięty do góry. Odchylenie standardowe jest mniejsze, wariancja jest mniejsza, czyli mamy mniejszą zmienność w takim rozkładzie. No i teraz pytanie czemu mi pojawia się tutaj jako odejmowanie od argumentu funkcji, czemu sigma pojawia się dwa razy? Tutaj w mianowniku dzielenia argumentu i tutaj sigma się pojawia drugi raz jako dzielenie całej wartości funkcji. No, troszkę to nawiązuje do tego, jak tutaj dzieliliśmy argument przez pierwiastek z dwóch i tu dzieliliśmy całą wartość funkcji przez pierwiastek z dwóch. Żebyście to dobrze zrozumieli, to ja pokażę wam transformację funkcji na przykładzie funkcji sinus. To, co w tej chwili tutaj wyświetlam, to jest funkcja g od x, czyli sinus od x i na osi odciętych jednostką jest pi. Zaczynamy od zera, Mamy przecięcie z osią odciętych. Maksimum funkcja sinus osiąga w pi pół. Mamy kolejne przecięcie w pi. Minimum minus 1 mamy w 1,5 pi. No i zamykamy naszą wycieczkę po okręgu jednostkowym w 2 pi. To jest podstawa trygonometrii. To jest cały czas szkoła średnia, nic takiego nadzwyczajnego. Ale ja do definicji funkcji mogę dodać dodatkowe parametry. Które na razie mam ustawione tak, że one nic nie znaczą. To znaczy, mam parametr m, który odejmuje od argumentu funkcji i to jest na razie 0, no więc coś odjąć 0 to dalej jest to samo coś. Parametr s, który, yy, przez który dzielę argument funkcji, jest ustawiony na 1. Coś podzielone przez 1 to dalej jest właśnie to coś. No, i podobnie jest z argumentem k, który dzieli mi wartość całej funkcji. Nie argument, ale wartość funkcji. No, i on też wyjściowo jest ustawiony na 1. No i teraz zobaczmy, zastanówmy się, co się będzie działo, jeżeli ja zacznę manipulować tymi parametrami. Ale, żebyście mogli śledzić to ze mną lepiej, to ja jeszcze wyliczyłem dla Was całkę, czyli powierzchnię zamkniętą pod tą sinusoidą. Pomiędzy punktem przecięcia się z osią odciętych a maksimum osiąganym wyjściowo tutaj w pipół. No to zaczynamy. Manipuluję parametrem m, który jest odpowiednikiem tego, co mi, czyli średnia w rozkładzie normalnym. No i jeżeli przesuwam suwak w prawo, no to funkcja ucieka w prawo. Jeżeli przesuwam suwak w lewo, no to funkcja. Cieka w lewo. No możemy to sobie albo tłumaczyć na takiej zasadzie, że ja przesuwam funkcję, albo funkcja stoi w miejscu, a pod spodem przesuwam układ współrzędnych. No, tak, albo tak. Na jedno tak naprawdę wychodzi względność ruchu. Ciekawsze rzeczy zaczynają się dziać, jeżeli e, zaczynam manipulować parametrami S i K. No bo zauważcie, tutaj to jest po prostu przesunięcie. E, ta powierzchnia, którą zaznaczyłem, ona się nie zmienia. Tutaj nie dzieją się rzeczy jakieś bardzo ciekawe. Tak? Tutaj widzimy, że ta całka wyliczona jako fi cały czas jest równa jedności. Ale jeżeli zacznę manipulować s, jeżeli podzielę przez jakąś wartość większą od jednego argument funkcji, no to zobaczcie, że ja tę funkcję rozciągam, rozciągam, rozciągam. No i teraz, jeżeli ja rozciągnąłem ją, Pięciokrotnie, to zobaczcie, że ta powierzchnia też pięciokrotnie się zwiększyła. Phi jest teraz równe 5. Jeżeli ja wezmę ten argument jako mniejszy od jedności, no to nie tyle co dzielę argument funkcji, co go tak naprawdę mnożę, no i w ten sposób otrzymuję. Całkę, która jest o połowę mniejsza, a ta cała funkcja jest bardziej ściśniona. Co się będzie działo, jak zacznę manipulować k? K też powoduje ściskanie i rozciąganie, ale w drugiej osi. Jeżeli zwiększę k, na przykład ustawię jako 2, no to zobaczcie, że ta Funkcja o połowę się obniżyła, czyli osiąga połowę swojej maksymalnej wartości. Szczyt ma teraz w, na wysokości 0,12. A całka, którą liczymy, jest teraz równa też tylko 1,2. Czyli jeżeli zwiększyłem z 1 do 2 parametr K, no to ta całka zmniejszyła się o połowę. A co będzie, jeżeli to K ustawię równe? No to całka wzrośnie dwukrotnie. No więc działanie S i K można powiedzieć, że jest przeciwne, jeżeli chodzi o wpływ na tę całkę. No więc, jeżeli ja zmienię parametryzację i nie będę ustawiał ręcznie parametru K, ale powiem po prostu, że K ma być równe tyle samo co S, i ja tylko będę teraz manipulował S, to zobaczcie, że jednocześnie spłaszczając ten wykres. Ja go rozciągam na boki. Albo rozciągając na boki, jednocześnie go spłaszczam. Wszystko jedno. Możemy w tę stronę rozumować, możemy w drugą. No i to jest właśnie to znaczenie odchylenia standardowego w rozkładzie normalnym. To znaczy, musimy jednocześnie podzielić argument funkcji przez jakąś wartość i przez tę samą wartość podzielić wartość funkcji. No i wtedy zachowujemy powierzchnię zamkniętą pod krzywą. Stałą. No a na tę powierzchnię oczywiście nie ma wpływu w ogóle przesuwanie tego wykresu lewo-prawo, no to jest tylko transformacja, przesunięcie na osi odciętych. No więc wróćmy jeszcze raz na chwilę do tego wzoru, tego rozkładu normalnego, spójrzmy na te parametry, mi odejmujemy od argumentu funkcji, a sigma jest w mianowniku, dzieli argument funkcji, i sigma jest tutaj w mianowniku, dzieli wartość całej funkcji przez dokładnie tę samą wartość. Tak, czyli sigma musi się pojawić dwa razy, a mi pojawia się tylko raz. Mam nadzieję, że po tym filmie już wzór na tę krzywą normalną, krzywą gausa, rozkład normalny, nie ma przed wami żadnych tajemnic i teraz widząc ten wzór, będziecie śmiać mu się w twarz, patrzeć mu prosto w oczy i mówić, ja cię rozumiem, już nie masz przede mną żadnych tajemnic.